Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejna produkcja na tym kanale. Dzisiaj udamy się w okopy I wojny światowej. Często pytacie, że pokażę jakiegoś sieciowego FPS-a na kanale, no w tym problem, że strzelanki sieciowe w mojej ocenie są leciutko trochę w odwrocie i to też temat dla was w komentarzach, no nie licząc oczywiście gatunku Battle Royale, który nadal jest mega popularny. O Tannenberg słyszałem już w 2018 roku, kiedy chyba to pojawiła się wtedy wersja wczesnodostępowa, a niedawno ten tytuł miał swoją pełną premierę jako finalna gra. Nie jest to wiadomo coś mega nowego, bo mieliśmy na przykład już Verdun oceniany bardzo skrajnie, jednym się bardzo podobał, innym się bardzo nie podobał. Mieliśmy też oczywiście Battlefield 1 w klimatach pierwszej wojny. Tutaj warto wspomnieć, że za Tannenberg odpowiadają właśnie ludki od Verdun, czyli Black Mill Games. Ja nie mogę im zapomnieć jednej rzeczy. I gra kiedyś była bardzo pokraczna na początku i sprzedawali ją po 2 euro, nawet mam gdzieś dowód zakupu jeszcze na mailu za 2 euro, kiedy nagle pewien youtuber mający chyba z 5 milionów subskrypcji o niej nagrał materiał, to cena nagle skoczyła do 20 euro. No a po 6 latach postanowili zrobić drugą grę w klimatach Wielkiej Wojny. Zdaniem użytkowników na Steamie jest to bardzo dobra gra, bo 81% do 83-84% pozytywów ta gra miała, no od momentu premiery do wrzucenia materiału, czyli od 13 lutego 2019 roku. Tyle osób dało tej grze lajkacza, mowa wiadomo o tej pełnej końcowej premierze, a nie wczesnym dostępie. Moje brzydane, paskudne, brodate łoniaczki, mam dla was kluczyk do tej gry, bo strzeliłem małego babu. Kanał na Discordzie z lewej strony, nazwany Giveaway. Wystarczy nam pasnąć emotkę, bot po paru dniach od publikacji tego materiału weźmie sobie jedną ofiarę, która dostanie tego klucza. Nowym osobom na serwerze Discordowym przypominam, że kanały odblokują się dopiero po 5 minutach bycia online na serwerze. To czas na ogarnięcie zasad. Jeżeli ktoś z tymi grami nie miał nic wspólnego, to już tłumaczę, że Tannenberg jest grą wyłącznie sieciową FPS-em utrzymanym w realiach I wojny światowej z mocnym naciskiem na hardcore zabawę. Po ile ta gierka? Scenka cenowa klasycznie pokazuje, Steam 72 złocisze za wersję standardową, jest tam jeszcze jakaś wersja supportera niewiele droższa, tyle dobrze. Na G2 mamy oferty i na kody i na gifty za około 55-58 zł. Co bardzo pozytywne na start mnie zadowala, to polska wersja językowa. Bardzo często dostaję od was komentarze z cyklu, czy jest polska wersja? No, moi drodzy, nie jesteśmy rynkiem growym jakimś bardzo dużym w stosunku na przykład do Niemiec czy Rosji, więc no wersja polska nie zawsze się znajduje w większości gier. Dość dokładna jest ta wersja, bo mamy przetłumaczone scenki związane z historią pomiędzy dołączeniami lub ekranami wczytywania. Tutaj wam lekko historycznie tak zaznaczę, że wczoraj, 21 lutego, mieliśmy rocznicę rozpoczęcia bitwy pod Verdun. Właśnie to, co mamy tutaj mniej więcej klimatycznie te czasy w tej grze. Tylko niestety te pole bitwy w tej grze nie występuje. Druga sprawa na dzień dobry, pozytywna, to styl interfejsu, menu oraz mapa centralnej Europy. Właśnie centralnej Europy z okolicy I wojny światowej, gdzie mamy wyraźnie podane państwa oraz linię frontu. Mimo, że ta linia nie jest jakoś dynamiczna, to nie jest taka powiedzmy mapa świata, na której coś się zmienia, to pokazuje ona w mega fajny sposób, gdzie są gracze i gdzie teraz trwa solidna rozpierducha. Mamy Prusy Wschodnie, Polskę, Galicję, Karpaty, Rumunię i Dobrudżę. Co kolejne, nawet pozytywne, to ilość stron konfliktu oraz ilość delikatnie można powiedzieć klas. Mamy państwa centralne i tutaj mamy do wyboru na przykład piechotę Austro-Węgier, Niemiec oraz Bułgarii, no i drugą stronę całego rozpierdzielu, czyli państwa ententy, to Rosjanie, Kozacy i Rumunii. Czegoś mi tutaj trochę historycznie zabrakło, tak trochę bardziej powiedziałbym w lewą stronę, czyli trochę bardziej na zachód, ale może ja się na historii nie znam, mając tego tytuł magistra. Każda ze stron, jakie wybierzemy, oraz jedna z czterech klas ma bonusowe jakby pasywki i aktywki. Na przykład strzelec rosyjski, aka Strielok, szybciej przeładowuje broń, a niemiecki strzelec ma mniejszą karę do rzucania bronią na boki, strzelając z biodra, czyli powiedzmy trochę większą celność, kiedy nie chcemy przymierzać. Oczywiście ekwipunek historyczny też jest tutaj dla każdej ze stron inny. Oprawa audio, co też mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, też jest inna dla każdej strony i kiedy biegamy sobie po tych polach bitwy, to faktycznie słychać te jakieś tam języki bułgarskie czy inne. I co czasami trochę irytuje, że strzelec jedyne co ma, to na przykład saperkę i karabin do dyspozycji, no ewentualnie może mieć tam jeszcze wiadomo maskę gazową. W sytuacji, kiedy przeładowujemy, a wyskakuje nam jakiś przeciwnik na twarz, no bywa trochę śmiesznie, kiedy zaczynamy skakać na boki, biegać na boki, żeby uniknąć trafienia i przez ten czas po prostu przeładować. Również trochę dziwnie wygląda to, że możemy celować bronią i jednocześnie się czołgać w miarę dynamicznie, no.
Cóż, w zależności od klasy mamy różne zadania, poza biciem przeciwników, dowódca musi wyznaczać rozkazy, może korzystać ze wsparcia w punktach kontrolnych, na przykład zrzut gazu, zasłony dymnej lub rekonesansu samolotem. Z lewej strony mamy taką malutką minimapę, która wbrew pozorom jest użyteczna. Punkty kontrolne, co wielka zaleta w Tannenberg, mają wpływ na mechanikę gry. Nareszcie FPS w realiach wojny, gdzie ktoś wpadł na taki pomysł, by punkt kontrolny dawał jakiś faktycznie duży mechaniczny bonus. Druga bardzo fajna sprawa w punktach kontrolnych: jeżeli jedna drużyna dostaje srobotny wpierdziel, to nie ma mechaniki na przykład przerzucania graczy do drugiego teamu, balansowania, przerzucania tych graczy z topki, którzy mają najlepsze punkty, najlepsze zabójstwa i tak dalej, tylko wygrywający mają opcję dobrowolnej zmiany i są za to wynagrodzeni, jeżeli wygrywając przejdą do przegrywających, a jeżeli to się nie stanie, wygrywający mają, powiedzmy, takie w szczególności mówiąc, minusy mechaniczne, na przykład wolniejsze odradzania i tak dalej. Spoko. Na kilkadziesiąt rozegranych meczy przed materiałem, tylko chyba 3, może 4 były takie kompletnie niezbalansowane, ale wydaje mi się, że to była wina bardziej mojej drużyny niż tego, że tu był brak balansu, czyli po prostu dostaliśmy od razu w pierdziel na początku i nie byliśmy się w stanie z tego odbić. Resztę grało mi się niezwykle przyjemnie pod względem tego ważnego we FPS-ach aspektu, czyli zbalansowania rozgrywki. Wydaje mi się, że autorzy bardzo mocno przycisnęli tu to, żeby jednak gracze, którzy bardzo mocno przegrywają, żeby mieli dużą szansę na to, żeby się odbić, jeżeli poprzejmują odpowiednie punkty, jeżeli będą walczyć w odpowiedni sposób, dalej są w stanie wygrać, a nie ma czegoś takiego jak w BF-ie, że na początku na przykład nasza drużyna bardzo mocno przegrywa, potem wygrywa bardzo mocno, ale i tak tikety przeciwnicy mają więcej, więc i tak przegramy. Tu jest właśnie odwrotnie. Czasami bywa tak, że na początku bardzo mocno wygrywamy, potem jest jakiś balans, a potem nagle zaczynamy bardzo mocno przegrywać. No, powiedzmy, że ta gra ma pewien mały problem, jeżeli chodzi w ogóle o sam sens istnienia Tannenberg, i tym problemem takim jest, player base. W Tannenberg według Steam Charts gra średnio około 80-85 graczy z pikiem na poziomie 350 w ciągu 24 godzin. Te 350 graczy jako taki pik maksymalny w ciągu dnia to jest całkiem jeszcze spoko, ale 80 to już tak średnio, kiedy gra oferuje bitwy na 64 graczy. No średnio mi się wtedy widzi grać cały czas z tymi samymi ludźmi, po prostu zmieniając mapę. Więc player base jest tutaj dość mały. Mechanika strzelania. To, co trzeba tutaj mocno poruszyć w temacie FPS-ów. Z jednej strony mechanika jest bardzo hardkorowa. Zabawa jest taka, że padamy na strzała. Zmienianie pozycji co strzał, 2, maksymalnie 3 jest niesamowicie istotne w Tannenberg. Kiedy gramy na mapie w formie nocnej, co też jest w sumie plusem tej gry, mapy za dnia i nocą, to strzał powoduje taki rozbłysk, bardzo widoczny. Pół sekundy później w nasz rozbłysk wali pół ekipy przeciwnika. Z drugiej strony w Tannenberg z mojej osobistej perspektywy, w mojej ocenie jako przeciętnego gracza, a nie profesjonalisty, który urodził się specjalnie do gry właśnie w ten tytuł, nie ma tutaj chyba bullet dropa, nie ma wpływu grawitacji na pocisk. Czy Tannenberg jest dla mnie symulatorem quickscope'a oraz takich sytuacji jak w słynnej scenie z filmu Naga broń? No właśnie tak, tak to dla mnie wygląda ta gra, gdzie dwóch się strzela za śmietnika. Czasami tak bywa, że ktoś siedzi w kraterze, drugi próbuje się wkraść do tego krateru i się strzelają przez 5 albo 10 sekund. No fani gier, w których nie mamy miliarda życia, nie prójemy przeciwnika całego magazynka, by padł, będą tutaj zachwyceni. W opcjach również możemy zmienić całą masę różnych opcji, na przykład sobie bardziej uhardkorowić tą grę, jakkolwiek to brzmi. No to jednak mimo wszystko zdarzało mi się tutaj dobrze grać w ten tytuł, czy powiedzmy przyjemnie grać, i miałem takie sytuacje, że ło, ale siadło, jak koleś dostał bańkę z 300 metrów, a my nie mamy żadnego mega celownika z kosmosu jak w BF1, tylko mamy zwykłą szczerbinkę. Miałem takie sytuacje i nawet teraz wam tutaj wkleję, jak gość dostaje z quickscope'a bańkę, plując do mnie z CKM-u, co teoretycznie dla mnie jest śmiertelne, bo padnę na strzała, a jednak mimo to pocisk przeleciał przez tą dziurkę w CKM-ie do celowania i dostał koleś prosto w ryja. W sumie nie planowałem go zabić, raczej po prostu strzelać, bo efekt ten jest bardzo spoko też w Tannenberg, kiedy gdzieś obok nas uderza w ścianę kula, a nam się tak lekko odbija kamera wtedy. To jest naprawdę bardzo przyjemne. Są bronie różne do odblokowania. Tutaj niestety ta produkcja dla mnie leży i kwiczy. Mamy jakieś punkty progresu, ale kij wie, gdzie można je użyć na początku. Okazuje się, że tylko w trakcie gry, w
trakcie rozgrywki, a na przykład chyba już nie możemy tego zrobić w menu głównym, możemy na przykład odblokować inny rodzaj karabinów, ale musimy wejść do jakiegoś meczu. Zamiast zrobić jakiś panel naszej postaci, zostało to chyba jakoś tak przerzucone w ekstremalnie niewygodny sposób dopiero w samej grze. Grafikę w tym tytule macie też ustawioną na materiale nagraną na maksymalnych detalach graficznych 2560x1440, pole widzenia 80, troszeczkę większe niż standardowo ustawione, na 90 grało mi się już troszeczkę nieprzyjemnie, wygładzenie tekstur do max, okluzja otoczenia najlepsza, bloom aktywny, wyostrzenie też, wszystko na fulla. Oczywiście nie aktywowałem tutaj głębi tła albo rozmycia myszy, czy powiedzmy rozmycia ekranu. No, plusem jest możliwość zobaczenia lekko w tle, jak zmieniają się detale w menu i gra zdobyła mój uśmiech, taki perfidny, słodziutki uśmiech growy w pierwszych momentach, jak tylko odpaliłem tą grę w opcjach. Jedną rzeczą, opcja przemocy. Możemy ją ustawić na niską, średnią albo na ultra. Niech zabawa tkwi w litrach krwi, prawda? Gra chodzi dość stabilnie pod względem technicznym, nie wywala mi się, nie spadały mi żadne klatki, nic mi nie dropiło, nie było żadnych problemów, chociaż u mnie na 2080 Ti oraz 6800K na maksymalnych jednak też 60-80 klatek to nie było jakoś zachwycająco sporo. Mam mocne wrażenie, że Tannenberg to taki trochę mocno podrasowany, zmodowany Verdun. I to jest powodem chyba takiego działania, bo Tannenberg śmigał mi nieźle, na przykład na karcie graficznej 770 plus procesor 3550 na 970 i na tym samym procesorze też gra chodziła dość dobrze, płynnie oczywiście w zależności od ustawień, średnie, niskie, wysokie, ale jednak gra nie jest ekstremalnie ładna graficznie, nie jest jakoś bardzo ładna, nie jest też jakoś bardzo wymagająca, nie ma jakichś destrukcji czy efektów wizualnych, a mimo to Tannenberg i tak trochę nie potrafił wyciągnąć dużej ilości klatek na najnowszych aktualnie sprzętach, co może być właśnie powodem tego, że to jest taka trochę podrasowana poprzednia wersja. Gra nie działa źle, ale mogłaby działać lepiej. Jakość mapek, no ani nie jest zła, ani nie jest dobra. Czyli mapy w Tannenberg dla mnie osobiście są odpowiednio ładne, by nie kuły w oczy, są też całkiem nieźle zaprojektowane, ale technicznie są trochę rodem z 2013 roku właśnie, kiedy pojawił się Verdun, o tym za chwilę. Są klimatyczne, pasujące do klimatów pierwszej wojny, ale na przykład spawn pointy w miejscu, gdzie obrywa mamy po ułamku sekundy headshota, no nie jest to najlepsze rozwiązanie. Te spawn pointy, czy powiedzmy punkty kontrolne, powinny być troszeczkę bardziej jakoś zabudowane. Wado zaleta po prostu, jeżeli chodzi o mapki. Doceniam za to ekstremalnie przebijalność tekstur. To jest przepiękne w tej grze. To też wam tutaj szczegółowo w tym momencie wkleję. Gość obrywa przez drzewo. Może nie przez drzewo, a po prostu przez bok tego drzewa, przez korę. Idealnie, przez samo drzewo, raczej nie oberwie, więc możemy spokojnie stać za drzewem, jeżeli ktoś do nas będzie strzelać idealnie na wprost, to prawdopodobnie pocisk zatrzyma się w środku drzewa, ale przez jego fragment już jak najbardziej oberwiemy. Drewniane płotki oberwiemy, deski również przez to oberwiemy, ale nie krytycznie. Chyba, że w głowę. No, czasami gość potrafi oberwać nawet dwa razy przez kawałek drewna i przeżyć. Nigdy, no, nie można być też jakoś rannym w tej grze, też mi się to wydaje, ale też nigdy mi się to jakoś nie udało. Niby taka mechanika bycia rannym w tej grze jest, nawet jakiś achievement chyba na Steamie za bycie rannym jest, ale jakoś mi się to nigdy nie udało. Bardzo fajnie wygląda na przykład efekt maski gazowej oraz to, jak przez nią widzimy, czyli faktycznie mamy takie na twarzy, wiecie, jakby szybki, tak? No przejdźmy do problemów ogólnych tej gry. Niestety nie dziwię się trochę tak małej popularności. Tannenberg to gra po pierwsze opanowana przez oddanych fanów, mało przystępna przeciętnemu graczowi. Po drugie, nie każdy fan FPS-ów jest jednocześnie fanem gier, gdzie wszystko opiera się, no po prostu o quickscope'a. Jak ty nie trafisz, to trafi przeciwnik. I to czasami są takie sytuacje, że jeszcze nie do końca przycelujemy, jakby, wiecie, bronią do oka, oddajemy strzał i koleś po prostu ginie. Nawet czasami 300-400 metrów gdzieś dalej, nawet po drugiej stronie mapy potrafi paść. To oczywiście daje satysfakcję, kiedy jesteśmy na tyłach lub na flance wroga i zdejmujemy 3, 4, 5, 6 przeciwników, nie ginąc każdego na strzała, ale z drugiej strony, jak nam wystaje palec za drewnianego wózka, to trafienie w ten palec jest śmiertelne, praktycznie zawsze. Ktoś powie, panie, to jest właśnie pierwsza wojna światowa, realizm. A ja powiem, że ta gra może i jest realna w jednych miejscach, ale w drugich miejscach wali kompletną nierealnością. Dopiero na takim dystansie, gdzie przeciwnik to 5 pikseli na ekranie, dopiero wtedy mam wrażenie, że trafienie nawet w ciało jednak nie jest śmiertelne. No, tak to właśnie w tej grze jest, że mamy w większości bronie, wiecie, jeden strzał i po prostu jeden zgon, jeżeli trafimy. Tannenberg daje frajdę i taką dość hardkorową zabawę, łącząc to z dobrą
dynamiką wbrew pozorom, to doceniam bardzo mocno, jednak niestety większość graczy FPS-owych raczej się tutaj odbije. Świetne jest to, że zabijamy na strzała i to zmieszane jest z dynamicznym bieganiem, zwracaniem uwagi na mapę, na słuch, gdzie kręcą się przeciwnicy, czy słyszymy przeciwników. Fajnie, przyjemnie, ale strzały z dupy, bo pocisk trafia cel po prostu po wciśnięciu klawisza myszy, powoduje czasami śmieszki, kiedy ktoś dostaje szybko strzała tak zwanego, czy quickscopa z 300 metrów, tak po prostu sobie strzelamy, a koleś biegnie, strzela sobie tak pyk, wiecie, w sekundę przymierzy, od razu strzela i pocisk ląduje natychmiast w celu i leci perfidnie na wprost. To czasami po prostu, no, jest śmieszne. Drażniły mnie te niby klasowości, a niby wierność czasom, czyli z jednej strony mamy ubogie wyposażenie przeciętnego żołnierza, z drugiej nie każdy ma pistolet, jak spudujemy to gość, który ma pistolet, zdąży go po prostu wyjąć, nim my zdążymy nawet nie tyle co przeładować broń, co po prostu przerzucić łuskę. Do tego dochodzi brak animacji walki wręcz, nie wiemy, czy koleś będzie strzelał, czy przeładowuje, czy po prostu przechodzi w nas jak w masło bez animacji, zabija niby nas wręcz, po prostu nie ma animacji walki wręcz. Z jednej strony rozgrywka ekstremalnie nastawiona na jeden strzał, jeden trup, przyjemna. To jest fajne, tak? Jeden trup, jeden strzał, przyjemna rozgrywka. Z drugiej mechanika poruszania się postacią, no powoduje tutaj wielkie problemy, bo jest obrzydliwie powolna. Dopiero się zrespiliśmy, wciskamy shifta 5 razy, postać nie chce biec. Dopiero za szóstym wciśnięciem shifta postać zaczyna się rozpędzać. A jak już biegniemy, to wchodzimy po prawie pionowej ścianie okopu do góry i dostajemy między oczy w ułamek sekundy. Płynność otoczenia, po prostu te kolizje przy bieganiu, albo ich w sumie brak, bo raz są, raz ich nie ma, z otoczeniem, to było problemem w Verdun i autorzy przez 6 lat nic się tutaj nie nauczyli, to samo jest w Tannenbergu, że biegniemy, biegniemy i nagle nam postać do góry, dostajemy heada i gniemy, tak? Dlaczego? Dlatego, że postać postanowiła wejść na przykład na jakąś malutką skrzyneczkę. No jak to najczęściej bywa też z tłumaczeniami, chyba społeczności, tak i w Tannenberg, bywają miejsca, gdzie nie ma tekstów, a zamiast tego są tagi. Przykładowo, jeżeli oglądamy mecz z perspektywy widza i przypadkiem otworzyły menu spawnu, to role, name, weapon, equip, status z takimi podkreśnikami pomiędzy słowami. Wiecie, brakujące tagi, brakujące słowa. Jak klikniemy wróć w menu głównym, to odpala nam się taka jakaś dziwna opcja wejścia do innej gry autorów wspomnianego Verdun, ale opcja ta ma błędny podpis i po kliknięciu nie działa. No jest bardzo dużo takich sytuacji rodem trochę jeszcze z wczesnego dostępu, na przykład jako dowódca drużyny miałem raz pół ekranu w napisie wciśnij E, by wezwać wsparcie. No i finalnie nie jestem w stanie jasno powiedzieć, co myślę wam o Tannenberg. Finalnie podsumowując, to jest taki rzadki moment, kiedy growa rzeczywistość się destabilizuje. Jest rozrywana pomiędzy dobrem i złem. Znienawidziłem ten tytuł za masę rzeczy, ale jednocześnie podobał mi się za masę rzeczy. Miałem ochotę wywalić Tannenberg z dysku z hukiem, po prostu od razu, natychmiast. Za każdym razem, gdy moja postać dostawała tej wspomnianej czkawki, przechodząc na przykład przez pieniek drzewa i dostawałem w łeb, bo akurat mi łeb wystawał w tej sekundzie, kiedy postać postanowiła tak podskoczyć na metr do góry na tym pieńku, zamiast go płynnie nogami po prostu przejść. Z drugiej strony, ten przyjemny moment, naprawdę bardzo przyjemny, satysfakcjonujący moment, kiedy zdejmujemy 2, 3, 4, 5 typów w 3, 4, 5 sekund i cała okolica próbuje nas zdjąć, nas szuka, że gdzieś tutaj jest gracz, który porobił całą ekipę. I jak na przykład siedzimy w okienku zniszczonego młynu i co chwilę gdzieś tam pociski trafiają w te drewno, nie wiemy, czy ten pocisk przypadkiem nie będzie śmiertelny, to jest mega. Wstrząsy kamery, po chwili wszędzie gaz, jeszcze gdzieś artyleria pruje w pozycję. Klimatycznie to jest bardzo fajne, ale niestety do gorączki doprowadzała mnie ta niepłynność animacji, kiedy chcę biec, bo jestem już pod ostrzałem, strzałem do mnie, a postać reaguje po 3, 4, 5 sekundach, po 3, 4 wciśnięciach shifta. No, nie ma też systemu jakiejś staminy, nie dało mi się tego wyczuć, że tu jest jakaś stamina tego systemu zmęczenia, więc bardzo mnie to irytowało. Podoba mi się jednak oprawa graficzna, jednocześnie nie mogłem znieść tej toporności, która jest taka sama jak Verdun, ich poprzedniej grze. To jest gra, moi drodzy, nie wiem, Schrödingera. Chciałem grać dłużej, więcej, ale chciałem ją wywalić i olać. Tej gry w moich oczach po prostu nie da się ocenić, ona jednocześnie nie jest zła i jednocześnie nie jest dobra. To taki rzadki moment, kiedy nie mogę wam jasno powiedzieć, czy polecam ten tytuł, czy nie, bo jedno i drugie. Wydaje mi się, że ten tytuł się jednym spodoba, innym się bardzo nie spodoba, dlatego na miniaturce YouTube'owej nie pozostawię koloru, nie chcę dawać tej grze oceny nawet przeciętnej, czyli niebieskiego kolorku, ale też nie chcę dawać jakiegoś zielonego czy żółtego, bo player base jest ekstremalnie nieprzyjazny, a z drugiej strony gra jakaś nie jest taka bardzo zła. Jeżeli kochacie takie lekko bardziej hardkorowe zabawy FPS-owe niż seria Battlefield, to poszukajcie ofert taniej, może znajdziecie. Jeżeli nie szkoda wam 50 zł, to
wydaje mi się, że można wziąć. Przypominam też, że kiedy film był publikowany na sam koniec, był giveaway na Discordzie na jeden kod do tej gry, może ktoś z Was go złapie. Na koniec klasyczne dzięki prawie 30 łoniaczkowym brodatym sponsorom, którzy sprawiają, że mam co pić przy graniu. Dzięki Łukasz, dzięki Jakub, drugi Łukasz, Pak77, Cyborg, Kazbomi, Bacior, Maximo Solini, Latino Killa, Tobilup, Marus, Lansen, Caesar Van Kane, Guster, Furios, Play the Game, Lukas, Art, Elmo350, Pan Królik, Agoipe, Gatki, Lysy, Scottubank, Mikus, Matamet oraz Bulu. Po prawej macie klasycznie najnowszy film, po lewej stronie opcje zostania tutaj nieco dłużej. Tyle.